Jak rozwijają się strefy ekonomiczne w powiecie dębickim? Czy ich powstanie znacząco zmniejszyło bezrobocie w naszym regionie? Kiedy tak naprawdę utworzenie stref ekonomicznych zacznie przynosić realne, znaczące wpływy do gminnego budżetu? Jakie firmy obecnie są zainteresowane inwestowaniem na tym terenie? Sprawdzili reporterzy Polskiej Telewizji Regionalnej. Przypomnijmy, że na terenie gminy Dębica uruchomiono w ostatnich latach kolejne dwie podstrefy specjalnej strefy ekonomicznej Europark Mielec w miejscowościach Zawada i Pustków Strachów. Dębickie podstrefy rozwijają się i stale powiększa się liczba inwestorów. Na terenie naszego powiatu zainwestowały już m.in. takie firmy jak Olimb Labs, Hutchinson, Axil, Tis Implement, Śnieżka, Interplastik, a ostatnio uroczystym wbiciem łopaty rozpoczęła się budowa fabryki firmy Magdor w Pustkowie Strachowie. Zdaniem radnego Stefana Bieszczada, aby zachęcić kolejne firmy i wielkie koncerny do budowania zakładów w naszym powiecie, powinniśmy również zadbać o edukację i przygotowanie młodych, odpowiednio wykształconych ludzi do pracy w firmach, które już powstały na naszym terenie i w przyszłości będą tutaj inwestowały. Czytamy z ostatnich dni, gdzie do jeszcze nie tak dawna Lufthansa ubiegała się o specjalną strefę w Dębicy, o pracowników wysoko zaawansowanych, o właśnie, tu dających tą perspektywę. To słyszymy oczywiście w wyniku wcześniej wypowiadanych ułomności naszego regionu. Ta firma znalazła schronienie pod Rzeszowem. Należy tylko wyciągać wnioski i ubolewać z tego tytułu. Dębickie podstrefy ekonomiczne już przynoszą pozytywne efekty gospodarcze dla naszego regionu. Wielu mieszkańców znalazło pracę na terenie nowo wybudowanych fabryk, co znacznie przyczyniło się do spadku bezrobocia w naszym powiecie. Jednak na wymierne skutki i znaczące wpływy do budżetu samorządów trzeba będzie jeszcze poczekać. Długofalowo kwestia podatków, bo podatki od tych stref no niestety są zawieszone i ci, którzy tam się ulokowali, nie płacą podatków lokalnie i z tym jest problem. Ale mam nadzieję, że jeśli to będą duże firmy, zadomowią się, to w perspektywie i oni, bo to upływa karencja iluś tam lat, zaczną płacić i będzie również tą wartością dodaną. Stefan Bieszczad, radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego i prezes Stowarzyszenia Wspólnota Ziemi Dębickiej, uważa jednak, że tego typu specjalne strefy ekonomiczne to przede wszystkim szansa dla dużych, bogatych koncernów zagranicznych. Strefy są dobre również z tego powodu, że stwarzają szanse. Żałuję, że nie stwarzają szanse dla równych szans dla kapitału polskiego, bo bądź co bądź ten kapitał polski jest troszeczkę słabszy i tutaj te specjalne strefy przede wszystkim dają ukłon do bogatych koncernów, ale to już się coraz bardziej zmienia i mam nadzieję, że to, co powiedział premier Morawiecki, że specjalną strefą ekonomiczną będzie cała Polska, nie tylko jakiś kawałek ziemi tu czy tam. Mamy zatem nadzieję, że kolejne firmy będą zainteresowane inwestowaniem w naszym regionie, co z pewnością przyczyni się do rozwoju gospodarczego całego powiatu dębickiego.